Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Olin po polsku. Spotykamy się teraz na kanale YouTube, a jest ze mną Olimpia Niziołek. Witaj, Olimpia. Dzień dobry wszystkim, Olimpia Niziołek z tej strony. Czy znasz stronę Olin po polsku i kanał Olin po polsku? Tak, oczywiście, znam i subskrybuję. Super, natomiast nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, kim jesteś, dlatego zawsze na początku proszę, aby rozmówca przedstawił się pokrótce. Oczywiście, to jeszcze raz Olimpia Niziołek, witam wszystkich serdecznie. Jestem konsultantem i trenerem Lean Management oraz świadczę również usługi z zakresu konsultacji i szkoleń z zakresu jakości, a także tematów takich troszeczkę miększych, czyli budowania kultury ciągłego doskonalenia. Dobrze, masz bardzo bogate portfolio, ja je widziałem i jestem pod wrażeniem, a dziś temat, w którym poruszam się z nieco mniejszą znajomością. To jest temat 3P i od razu poproszę Cię o wyjaśnienie zarówno dla mnie, jak i naszych słuchaczy, co znaczy ten tajemniczy skrót. 3P, takie trzy magiczne słowa, a po polsku po prostu jest to proces przygotowania produkcji. Proces przygotowania produkcji szeroko pojęty i o tym za chwileczkę sobie tutaj pewnie troszeczkę więcej powiemy. Kiedy, gdzie, w jakich sytuacjach możemy go zastosować. I ja od razu pytam, czy to sprawdzi się w Lean Office, czy to sprawdzi się jedynie w Lean Factory? W pełnym zakresie tak naprawdę stosujemy wszystkie wytyczne z zakresu 3P, przede wszystkim właśnie w produkcji, czyli w Lean Factory. Natomiast pewne elementy procesu przygotowania produkcji w szerokim tego słowa znaczeniu możemy zastosować również w Lean Office. Dobrze, i teraz tak. Kiedy i gdzie możemy zastosować 3P? Ja wcześniej starałem się dowiedzieć nieco na ten temat i znalazłem informację, że koniecznie musi być to branża lotnicza, że właśnie branża lotnicza stosuje 3P. No, nie zdziwiło mnie zatem, że rozmawiam z człowiekiem, który rzeczywiście w branży lotniczej pracuje. Ale coś tu chyba nie jest do końca tak. Wydaje mi się, że te rozwiązania, przygotowanie procesu produkcji może być zastosowane w dowolnej branży. Czy to prawda? Oczywiście, że to prawda. Tak, faktycznie branża lotnicza na szeroką skalę stosuje 3P od bardzo dawna. Tak naprawdę ja już miałam z tym do czynienia w latach 2006-2007 i tutaj troszeczkę zaskoczę, bo pierwszy raz o 3P usłyszałam faktycznie nie w branży lotniczej. Natomiast pierwszy raz w takich warsztatach 3P uczestniczyłam faktycznie w przemyśle lotniczym. Ale 3P jest narzędziem, metodologią tak naprawdę, procesem całkowicie uniwersalnym. Zastosować go możemy w każdej branży. Nieważne co produkujemy, co wytwarzamy, tą metodologię możemy zastosować zawsze. I tutaj pytałeś mnie kiedy. No przede wszystkim wtedy, kiedy uruchamiamy całkowicie nową produkcję. Na przykład wyobraźmy sobie sytuację, że otwieramy nowy zakład produkcyjny. Wtedy jak najbardziej właśnie 3P będzie miało zastosowanie i ja bym powiedziała, jest niezbędne do tego, żebyśmy bardzo dobrze ustawili sobie wszystkie procesy, tak żeby zapewnić przepływ, tak żeby wyeliminować wszelkiego rodzaju straty. Jak wiemy, straty to przede wszystkim, one nam są niepotrzebne w procesach, za to nam klient nie płaci. Kiedy jeszcze nowa produkcja, którą wdrażamy, nowy produkt, zmieniły się wymagania naszego klienta, również wówczas powinniśmy podejść do tego procesowo i zastosować metodologię 3P. Zmiany konstrukcyjne, które nam się pojawiają, zmiany w procesie technologicznym, także konieczność wdrożenia przepływu. W zasadzie ja mogę powiedzieć, że 3P możemy zastosować zawsze w tym momencie, kiedy potrzebujemy zmienić nasz layout, chcemy dostosować logistykę i dostawy do naszego procesu produkcyjnego, ale tutaj jeszcze ważna jedna informacja, bo mówiliśmy o Lean Office. Tak, oczywiście w biurach również możemy zastosować elementy procesu 3P, nie będzie to pełny warsztat 3P, natomiast możemy wykorzystać tą metodologię po to, by jak najbardziej optymalnie ustawić przepływ pomiędzy stanowiskami pracy w procesach tak zwanych biurowych, czyli w obszarze biznesowym. Udostępniłaś dwa zdjęcia, które ilustrują ideę. Te zdjęcia mogli nasi słuchacze zobaczyć, jeżeli widzą w tej chwili ekran swojego komputera.
to mogli spojrzeć, jak wygląda wykorzystanie techniki 3P. A ja chciałbym zacząć od informacji, kto inicjuje tego typu działania w zakładzie pracy. Inżynier procesu, jakościowiec, linowiec, przy jakiej okazji? To już powiedziałaś. No i tutaj powiem, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, dlatego że to zależy. Tak naprawdę zazwyczaj te działania inicjuje nasz klient. Nasz klient zewnętrzny, który od nas po prostu coś zamawia. Czasami tak naprawdę struktury właścicielskie inicjują te działania. Tutaj mówimy o otwarciu nowego zakładu pracy. Te działania może rozpocząć główny technolog, te działania może rozpocząć dyrektor produkcji, dyrektor operacyjny. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Inżynier procesu również się zdarza. Przedstawiciele struktury lean management, jeżeli takowe są w organizacji, również czasem inicjują te działania. Czasem bywa to dyrektor jakości, a czasem po prostu szef danego projektu, szef programu, szef sprzedaży. Tak naprawdę zależy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak wygląda kultura organizacji, w jakim stopniu jesteśmy dojrzali biznesowo i nastawieni i znamy metodologię lean management. W każdej organizacji, w której miałam przyjemność prowadzić, współprowadzić, uczestniczyć w warsztatach właśnie 3P, taki trochę nazywany czasami warsztatami kartonowymi, bo tak po polsku mówiąc, nie było tak, że w każdym zakładzie była to jedna osoba, która inicjowała te warsztaty. Naprawdę to zależało. Czasami właściciel, czasami dyrektor produkcji, bywa, że przedstawiciel działu lean management. Także to zależy i nie ma tutaj jednej dobrej odpowiedzi. Każdy tak naprawdę może zainicjować warsztaty 3P. Każdy, kto dostrzega potencjał tego narzędzia i każdy, kto widzi możliwość zmiany w obecnym układzie, czyli tak zwanym layoutie, możliwość zbudowania przepływu i wyeliminowania strat. Bardzo często zdarza się, że to osoby właśnie z działu technicznego, czyli technika szeroko rozumiana, to one mówią, potrzebowalibyśmy tutaj wdrożyć zmianę, zbudować nowy layout, zorganizować lepszy przepływ materiału na linii. Jakiego narzędzia tutaj moglibyśmy użyć? Jak to zrobić, prawda? Możemy to zrobić oczywiście w systemie komputerowym, wykorzystać na przykład AutoCAD, ale jeżeli mamy tutaj firmę, która jest nastawiona na wdrażanie, podkreślam, a nie wdrożenie, to jest zasadnicze słowo, wdrażanie lean management, to zazwyczaj pojawią się tutaj słowa w którymś momencie, a może spróbujmy tą linię produkcyjną na początku oczywiście ustawić zdalnie z komputera, czyli zrobić projekt, ale następnie właśnie wykorzystać kartony do tego, żebyśmy zobaczyli, jak ona będzie w rzeczywistości wyglądać. Wtedy też nam pokażą się wszystkie potencjalne straty. A kto będzie uczestniczył w warsztatach, to za chwileczkę też o tym pewnie sobie tutaj powiemy. Te kartony, które możecie Państwo tutaj zobaczyć, to jest symulacja nie jednej linii produkcyjnej, tylko tak naprawdę różnych linii produkcyjnych. Tego typu kartony możemy wykorzystać w wielu miejscach. To jest akurat przykład typowo tak naprawdę szkoleniowy, który był wykorzystywany i tutaj zaskoczę, nie w branży lotniczej, całkowicie innej branży. Także w każdej branży, tak jak powiedzieliśmy na początku, możemy to zastosować. Ja jako inżynier Power Solutions podróżowałem w celach służbowych po Europie i zatrzymałem się w pewnej fabryce żółtych myjek ciśnieniowych i ku mojemu zaskoczeniu, a być może wcale nie, w moje ręce wpadła ulotka. Otóż ten producent organizował takie warsztaty. I złośliwi powiedzą tutaj, no tak, to teraz idziecie do supermarketu zbierać tekturowe pudła. Wiemy już, że potrzebny jest karton. Wiemy już, że potrzebne jest lepiszcze, na przykład srebrna taśma klejąca. A co jeszcze będzie potrzeba, żeby móc skorzystać z tego typu techniki? I nie pytam tu w złośliwy sposób. Oczywiście, wiem, że nie jest to złośliwy sposób pytania, wręcz przeciwnie, to jest bardzo dobre pytanie i za nie dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że oprócz tego kartonu i tej taśmy, która tu będzie kleiła, będą potrzebne całkowicie inne narzędzia, ale przede wszystkim będzie potrzebna nasza wiedza, czyli będą tu potrzebne zasoby ludzkie, które posiadają wiedzę i umiejętności. Co jeszcze będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować przede wszystkim
zapotrzebowania naszego klienta, bo my to robimy zawsze pod naszego klienta. Jeśli uruchamiamy nową linię produkcyjną, wdrażamy nową produkcję, nowy zakład otwieramy, jeśli chcemy wyeliminować straty, to my to robimy po to, żeby spełnić wymagania naszego klienta i od tego będziemy zaczynać. Czyli potrzebujemy, najprościej mówiąc, wymagania naszego klienta. Czyli musimy wiedzieć, jaką linię produkcyjną będziemy ustawiać z tych właśnie kartonów docelowo. Następnie potrzebujemy tutaj ludzi, którzy mają wiedzę i umiejętności. Do tego będzie potrzebna również dokumentacja techniczna, którą będziemy analizować podczas właśnie warsztatów 3P. Co jeszcze będzie potrzebne? No, będzie potrzebna rzeczywista hala produkcyjna, na której będziemy ustawiać nasze kartony. Jeśli hala jest dostępna, to mamy fantastyczną sytuację, dlatego że możemy wybudować z tych kartonów tak naprawdę w skali 1 do 1. Czyli możemy w skali rzeczywistej postawić całą linię produkcyjną. Co jeśli hala nie jest dostępna? Możemy wykorzystać wówczas inny obszar produkcyjny, gdzie możemy postawić w pomniejszonej skali całą linię produkcyjną i na tej podstawie zbudować cały proces i przede wszystkim przeprowadzić na koniec symulację tego procesu. Kogo zapraszamy na warsztaty? Ja bym zaprosił pracowników podobnej linii, tacy, którzy mają już doświadczenie, wiedzą, gdzie czają się zagrożenia, wiedzą, gdzie czai się muda, żeby oni starali się zoptymalizować istniejący layout, szczególnie jeżeli go kopiujemy. Jak liczna jest grupa uczestnicząca w takich warsztatach? Czy mam rację w stosunku do wyboru, który chciałbym podjąć? Tak, najpierw może zacznę od tego, jak liczna jest grupa. I tutaj muszę niestety rozczarować, bo nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Grupa uczestników będzie tak liczna, jak będzie potrzeba. Kogo potrzebujemy? Pracowników produkcyjnych jak najbardziej, tak, w szczególności na etapie, gdzie będziemy projektować layout i przede wszystkim realizować już samą symulację jako wersję testową. Bo tych symulacji będzie zapewne kilka, dlatego że będziemy cały czas je usprawniać. Kogo jeszcze potrzebujemy? Tak naprawdę większość funkcji, które mamy w organizacji, będą nam potrzebne podczas realizacji naszego procesu, przygotowania procesu produkcyjnego, czyli podczas warsztatów 3P. Będziemy potrzebowali przede wszystkim przedstawiciela bądź działu pozyskania klienta, bądź procesu pozyskania klienta, szefa projektu, szefa programu, value stream managera, w zależności jak w danej organizacji on się nazywa, dlatego że on będzie musiał pokazać nam wymagania klientowskie. Wielokrotnie w całym procesie przygotowania produkcji zdarzało mi się, że brał udział również klient, brali również udział dostawcy. Nie zawsze, nie jest to wymóg obligatoryjny, natomiast jak najbardziej, jeżeli będzie taka wola i chęć po stronie klienta, to tak możemy zastanowić się, czy nie przydałoby się ich na te warsztaty zaprosić. No ale mówimy tutaj przede wszystkim o budowaniu linii produkcyjnej, prawda? Jak wiemy, linię produkcyjną będzie w dużej mierze budował przedstawiciel działu technicznego. Zazwyczaj jest to albo biotechnologiczne, albo jest to inżynier procesu, ale też zależy od struktury organizacyjnej danej firmy. W każdym razie przedstawiciele pionu technicznego, procesu technologicznego, oni są tutaj niezbędni. Logistyka wewnętrzna, a co jeśli jej nie mamy, to właśnie jest to dobry moment, żeby ją stworzyć. To, żeby opracować, jak ta logistyka będzie tutaj zorganizowana. Musimy pamiętać, że pracownicy produkcyjni mają być jak chirurdzy na sali operacyjnej. Oni mają nie odchodzić od swoich stanowisk pracy, mają nie szukać, tak naprawdę każdy detal, każde narzędzie pracy ma być dostarczone do nich na ich stanowisko pracy. Także dokumentacja, dokładnie w tym momencie, kiedy ma być realizowana dana operacja w procesie. I dzięki warsztatom 3P będziemy starali się właśnie to zapewnić. Przedstawiciele pionu jakości, procesu jakościowego, kontroli jakości, inżynierii jakości jak najbardziej również biorą udział w takich warsztatach 3P. Częściowo będzie brać również udział przedstawiciel pionu personalnego, bądź działu personalnego, bądź procesu, które zajmują się rekrutacją i doskonaleniem, rozwojem pracowników. Na takich warsztatach również patrzymy przez kompetencje, które dane osoby pracujące na stanowisku produkcyjnym mają posiadać.
Kto jeszcze? O kim zapomniałam? Pewnie zapomniałam o przedstawicielach konstrukcji, tak zwanego designu, jeśli oczywiście firma zajmuje się projektowaniem również. To wtedy takie osoby również zapraszamy na warsztaty 3P. Kto jeszcze? Stanówmy się wspólnie, ale chyba wszystkich wymieniliśmy. Przedstawiciel Lean Management, jeśli go mamy, to również będzie, w zasadzie to on będzie tutaj wraz z szefem projektu i wraz z dyrektorem produkcji tutaj prowadził tego typu właśnie wydarzenie. To oni będą tutaj odpowiadać za to, żeby było miejsce, było czas, były zaproszone odpowiednie osoby. Pamiętajmy jednym, te osoby oczywiście na początku zespołu jest bardzo dobrze jest wyznaczyć stały skład zespołu, jednakże nie zapomnijmy, że czasem podczas realizacji warsztatów mogą być potrzebne konsultacje z różnymi funkcjami w organizacji. I tak, to jest ten moment, kiedy ich dopraszamy. Pytamy, dopraszamy chociaż na chwilę, żeby zobaczyli, jak wyglądają nasze warsztaty 3P. Jak pojawią się pytania, to jest ten moment, żeby je właśnie zadać. Na tych warsztatach podczas symulacji będziemy wiedzieli właśnie wszystkie straty i będziemy pracować nad tym, żeby na samym początku już tych strat uniknąć, żebyśmy je wyeliminowali. Jednocześnie pamiętając, że mamy spełnić czas taktu klienta, mamy mieć jak najkrótszy lead time, jak najniższe koszty wytworzenia i co jeszcze? Przede wszystkim najwyższą jakość i terminowość dostawy do naszego klienta. To jest najważniejsze. To są te wytyczne, według których się pracuje, tak? Tak, to są jak najbardziej te wytyczne, według których będziemy pracować. Dobrze, pracujemy, tworzymy różnego rodzaju konstrukcje. Rozumiem, że możemy je sfotografować, możemy je też sfilmować. I teraz tak, co finalnie daje nam to 3P? Jak wygląda końcowy efekt pracy? Jaki rezultat otrzymamy? Czy będą to zdjęcia, czy będzie to film, czy będzie to dokumentacja, szkic z dokumentacji, który zostanie stworzony? Jeszcze może troszeczkę wrócę w takim wypadku do samego początku. Bo tak, na początku musimy opracować koncepcję naszej linii produkcyjnej, naszego przepływu materiału i całej logistyki dostaw. Tych koncepcji zazwyczaj opracowujemy minimum 3. To jest takie absolutne minimum, które powinniśmy mieć, a tak naprawdę dobrą praktyką jest opracowanie nawet do 6, 7, 8 koncepcji linii produkcyjnej. Później wybieramy najbardziej optymalne rozwiązania. Jak pracujemy? Dzielimy się na początku na zespoły. Zazwyczaj dwa główne zespoły. Jeden zespół, który odpowiada za zbudowanie layoutu, drugi zespół, który odpowiada za logistykę dostaw na linię produkcyjnej. Tak zwany material presentation, prawda? Po angielsku, po polsku wydawanie materiału na linię produkcyjną oraz później logistyka pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy, czyli przemieszczanie materiału. Oczywiście dążymy do tego tutaj, żeby był przepływ ciągły, jednakże jak wiemy z doświadczenia nie zawsze udaje nam się zastosować 100% przepływ ciągły, w związku z czym patrzymy przez pryzmat kolejek FIFO, zasady supermarketów, patrzymy na budowanie całej logistyki transportu wewnętrznego, aż z przekazaniem do opakowania i do wysyłki do klienta. Finalnie co powstaje? Finalnie zazwyczaj powstaje nagranie z symulacji. Zdjęcia również w trakcie. Te zdjęcia, które widzimy, to tak naprawdę to jest jedynie przykład. Tych zdjęć ma być, zazwyczaj jest dużo. Pokazujemy, jak pracujemy, patrzymy przez pryzmat ergonomii pracy. Podczas takich warsztatów zwraca się uwagę na, tak jak powiedziałem już wcześniej, eliminację strat, ale również patrzymy na ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Patrzymy, jak ustawić maszyny, przyrządy, stoły warsztatowe, w jaki sposób i od której strony będą wydawane materiały wchodzące, gdzie będą odkładane materiały wychodzące w momencie, produkty, które będą wychodziły z naszej linii produkcyjnej, w momencie, gdy nie mamy przepływu ciągłego, a mamy na przykład kolejkę FIFO wdrożoną bądź zasady supermarketu. Patrzymy, jak najbardziej optymalnie ustawić cały layout. Czasem będzie to linia prosta, czasami będzie to kształt litery U, czasami możemy jeszcze inaczej stwierdzić, że będzie nam najbardziej optymalnie. Patrzymy, z której strony pracownik będzie pobierał materiał, w którą stronę będzie go później przekazywał do dalszego etapu produkcji.
Patrzymy na oświetlenie, patrzymy również na to, by miał jak najbardziej wyciszone miejsce pracy, czy cała ta ergonomia i bezpieczeństwo. Pamiętamy, zawsze ma być bezpiecznie. To wszystko zdjęciujemy oczywiście, fotografujemy, a na koniec, co robimy? Na koniec wyznaczamy sobie rolę, które będziemy pełnić w procesie symulacji, czyli opisujemy, kto jest, przyklejamy kartki, najczęściej na plecach operatorów i pracowników. Tak naprawdę trochę dobrej zabawy na sam koniec mamy. De facto podczas całej tej bardzo ciężkiej, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca, wymagająca współpracy wszystkich funkcji w organizacji, na koniec mamy jeszcze element bardzo dobrej zabawy. Dlaczego? Bo robimy symulację całego procesu produkcyjnego. Pracownicy dostają funkcję, będziemy mieć kontrolera jakości, będziemy mieć pracownika operatora, będziemy mieć technologa, logistyka, być może będziemy mieć inżyniera, będziemy mieć właśnie tak zwanego linowca, będziemy mieć dyrektora produkcji, dyrektora operacyjnego, szefa projektu i inne funkcje, które uznamy, że są nam potrzebne w toku realizacji naszego procesu produkcyjnego. I zaczynamy symulację. Jak symulacja wygląda? Po prostu symulujemy, że produkujemy nasz produkt i nagrywamy wszystko na kamerę. Podczas tego nagrania, takiego testowego pierwszego, jeszcze później, jak usiądziemy w zespole, możemy zaobserwować sporo kolejnych strat. No i to jest kolejny moment, gdzie możemy te straty wyeliminować. Finalnie po tych warsztatach mamy nagranie naszego procesu produkcyjnego, który stwierdziliśmy, że jest tak najlepszy. Mamy nagranie naszej logistyki i przepływu materiału, którą uznaliśmy, że tak będzie najlepsza, zapewni nam najwyższą jakość, spełnienie wymagań naszego klienta, zapewni nam terminowość. Co jeszcze? W momencie, gdy pojawią się jakiekolwiek problemy, to podczas tej symulacji również projektujemy rozwiązania typu JIDOKA, typu Andon, które pozwolą nam na szybką reakcję na powstające problemy. Bo bądźmy szczerzy, problemy mogą się pojawiać. Chodzi o to, żebyśmy jak najszybciej nie traktowali jako problem, tylko jako wyzwanie i nauczyli się szybko je rozwiązywać, eliminować, przede wszystkim wykrywać na początku przyczynę źródłową tych problemów. Po to, żeby jak najbardziej usprawniać naszą produkcję, a tym samym zapewnić spełnienie wymagań naszego klienta, terminową dostawę przy utrzymaniu najwyższej jakości. Naszą tutaj zasadą powinno być zero błędów jakościowych. To jest najważniejsze. I 100% dostaw na czas, tego powinniśmy się trzymać. To jest nasz cel. W każdej branży, niezależnie co produkujemy, co wytwarzamy. To jest nasz cel. Bardzo dziękuję. Nasze nagrania zasadniczo trwają około 20 minut, ale zdaję sobie sprawę, że temat jest ogromnie rozbudowany i mam też nadzieję, że ty jako trener Lean Management wystąpisz w nagraniach z cyklu Lean po polsku Sławomir Szczepaniec, a naszych słuchaczy zachęcę, żeby subskrybowali ten kanał. Znajdziecie tam przecież kilkaset nagrań o tematyce szczupłej produkcji i szczupłego biura. Powiedz mi proszę na koniec, gdzie można Ciebie znaleźć, aby skorzystać z Twoich usług? Najprościej kontakt przez LinkedIn, kontakt przez Facebooka, Messengera. Tam jest podany kontakt do mnie. To chyba te miejsca, gdzie najszybciej jesteście Państwo w stanie do mnie dotrzeć. Ja również jestem tam obecny, portal LinkedIn, strona Lean po polsku, kanał YouTube Lean po polsku, Sławomir Szczepaniec. To są miejsca, gdzie możecie posłuchać innych ciekawych nagrań na temat Lean Management i szczupłej produkcji. Bardzo dziękuję Tobie za udział w nagraniu i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.